Halo, halo, cześć moi kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Lukas, a to jest kolejny odcinek z Plamy Coaster. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Była troszkę dłuższa przerwa, prawie tygodniowa w odcinkach z Plamy Coastera, w ogóle z odcinkami na moim kanale. Jak zwykle nie miałem czasu, tak? Troszkę mi się tam w pracy posypało i generalnie zawsze robiłem nadgodzinki, także nie było kiedy odcineczka nagrać. Tak więc dzisiaj ląduje na kanale kolejny odcinek z Planer Coastera. To jest odcinek ostatni z tych odcinków, jak gdyby takich testowych, próbnych. W następnym odcinku już zaczynamy sobie serię na poważnie, tak więc myślę, że jakoś to się rozwinie i odcinki będą pojawiały się częściej. Czy tak będzie? Nie wiem, bo generalnie nie wiem, jak będę stał z czasem. Ok, tutaj w odcinku poprzednim, ci, którzy widzieli, zrobiliśmy taką dodatkową ścieżkę z takim jeziorkiem i tutaj jest kolejna atrakcja, tor gokardowy tutaj sobie powstał, on już jest chyba otwarty, tak mi się wydaje, tak? Tak, jest otwarty, może to nie jest tor gokardowy, ale taki tor właśnie z samochodami. Dobra, w każdym bądź razie, w tym odcinku musimy tutaj rozbudować naszą strefę, może nie gastronomiczną, ale... No właśnie, za dużo ludzi jest spragnionych, więc musielibyśmy tu postawić, gdzie jest najwięcej osób, czyli powiedzmy sobie gdzieś w tym momencie jakieś punkty z napojami. Dobra, czekajcie, to sobie zróbmy coś takiego, że wejdźmy sobie w shopping, drinki. Co tu mogę postawić ciekawego? Powiedzmy, że to. Dobra. Okej. To jednego sobie tu postawimy, a kolejne damy sobie powiedzmy gdzieś w tym miejscu. A, tu są frytki, dobra. To może faktycznie tutaj było trochę mało tych punktów związanych z napojami. Są toalety, no okej. Gdzie by to postawić? Tutaj w tym miejscu to postawmy. O, dobra. No i popatrzmy, już tutaj pierwsza rodzinka idzie sobie na zakupy do naszego krowiego baru. Tak to się w przetłumaczeniu na polski język nazywa, krowi bar, albo bar mleczny może, o, coś w tym stylu. Dobra, może nie krowi bar, bo to trochę jednak głupio brzmi, ale bar mleczny. No to dobra, to musimy tutaj rozbudować naszą strefę, bo tutaj strasznie dużo osób idzie, tutaj za bardzo jeszcze nic nie ma. Więc generalnie tutaj sobie postawimy jakieś takie roller coastery, w których jeszcze tutaj... Nie ma u nas, a fajnie jakby były, nie? O Boże. Dobra, jest pierwszy roller coaster. Cholerka, czekajcie, muszę go jednak skasować, nie może on tak być. Massacration. Dobra, deletujemy go, nie wiem, czy nam kasy za to zwraca, czy nie, ale jesteśmy w trybie Ultimate, więc generalnie nie musimy się o to martwić. Który to był? Ten to był? Tak, to był ten, tylko że problem jest taki, że właśnie wejście jest z drugiej strony. Nie tak. O, dobra, tak by musiał być postawiony.
Co jest? O co chodzi? No, dobra, postawiło się, okej. I teraz tak, wejście powinno być z tej strony, no i tak też jest, więc postawmy tutaj sobie... czekajcie, może wejście tu zrobimy, wyjście oczywiście standardowo z tej strony. I teraz tak, nasze ścieżki. Okej. Czemu on tak zakręca? Nie chcę, żeby on mi zakręcał. Halo. Jaki bezsens. Dlaczego to zakręca? Dobra, czekajcie, może... On nie rozumie tego. What the fuck? No dobra, nie wiem co to miało na myśli, może to jakiś był teren nierówny albo coś. Może być. Dobra. Czemu taka krzywa ścieżka, pewnie zapytacie? Dlatego, żeby była troszkę urozmaicona. No dobra, co to tu za wieża stoi? Jakaś taka dziwna, nie wiem co ona tutaj robi. O, tu sobie zrobimy tą ścieżkę mniej więcej tak do tego. Połączymy sobie to. Elegancko. To mogę w międzyczasie, jak to tutaj się robi, mogę włączyć tutaj testowanie tego, bo bez testowania niestety nie możemy tego rollercoastera włączyć. Ale co to jest? Halo? Czy mi się coś tu takiego jakiegoś dziwnego pokazało? Nie wiem co to jest. A, dobra. Super. Okej. Okej. Ścieżki do kolejki, okej. Świetnie. Tylko bym chciał do tego to jakoś dołączyć. Jeszcze da się to? Da się wszystko zrobić. No i okej, dobra. Ścieżka nasza się testuje. Jak się przetestuje, to generalnie będziemy mogli ją uruchomić. Wow, a czemu tu się tak stanęło mi? Tak niefajnie jakoś. O, dobra, teraz jest okej. Tak zostać. Co tu jeszcze potrzebujemy? Dokładnie, jakieś jeszcze punkty tutaj, bo generalnie nasi ludzie cały czas są spragnieni. Nie wiem dlaczego. Jak to się tu kupuje? Aha, z tej strony, no dobra. A można i z tej, tak? To jest takie, gdyby takie... Ej, czekajcie, to jest fajne, tylko że... Ej, ale wypas, tu można to zrobić, że tutaj w trzech miejscach sobie ludzie kupują, tak? A nawet może i w czterech? No pewnie, i w czterech można zrobić. Ja cię kręcę, ale fajne. Jest taki rozbudowany bardziej punkt z napojami. No dobra, niech będzie tak. To jak to zrobimy, to nie wiem. Dało się jakoś, dobra, jakoś by to połączyli. Okej. Czy to mogę już włączyć? Tak, mogę to włączyć. Generalnie nasz roller coaster został włączony. Mam nadzieję, że będzie fajny. Zaraz go sobie przetestujemy, tylko przyjdą jakieś pierwsze osoby. I w sumie nawet już tutaj idą. Może tu jeszcze jakąś scenerię sobie walniemy, o.
Dobra. Ludzie już idą, także ja chcę zobaczyć, jak to będzie się prezentowało. Aż sam jestem ciekaw, jak ten rollercoaster będzie funkcjonował. Także tu się może przełączymy na jakąś osobę. Widok z pierwszej osoby, ok. No i zobaczmy jak to będzie wyglądało. Wow, nie chciałem tak. Dobra. Ale banan, ja cię kręcę. Opak zadowolony. No, wygląda dosyć ciekawie, wam powiem. Myślę, że jazda będzie dosyć fajna. Tylko on chyba wraca. On chyba jedzie w jedną stronę i później jak gdyby wraca w drugą. Tak mi się coś... Nie, albo nie. Albo nie, może i nie wraca, bo widzę, że tutaj jest jednak takie zaokrąglenie i chyba jedzie normalnie sobie. O! Patrzcie, nawet sobie siedzimy na pierwszym miejscu. Także generalnie jest fajnie. Idą kolejne osoby? Nie. Zostały barierki zamknięte, więc śmigamy. Dobra. Jak tam, stary? Czujesz te emocje już? Bo ja też. No i teraz będzie... Voila! No to śmigamy. Uo! No jest ekstra, wam powiem. Cyk. Jedna ze spokojniejszych kolejek ust, z tego co widzę, nie jest jakaś taka dramatyczna, bo nie jedziemy na przykład do góry głową sobie, tylko tak wszystko na spokojnie jest. Dobra, możemy wysiadać. Kolejka przetestowana, wszystko mnie pięknie działa. Co tu chciałem? Aha, tu chciałem jeszcze parę rzeczy dobudować ze scenerii, także coś tu sobie jeszcze postawimy w międzyczasie. Dobra. Tutaj parę ławeczek, jakby ktoś sobie chciał usiąść, to oczywiście niech sobie może sobie usiąść, skorzystać i odpocząć. Ok. I teraz tak, tu mamy jeden roller coaster, więc tutaj z tej strony bym sobie postawił drugiego roller coastera, tylko nie wiem jeszcze którego, bo tutaj jest dosyć dużo ich. Jakiegoś takiego może bardziej wyczesanego. Nie, to się da też tak do góry przesunąć? O, da się, dobra, super. Co byśmy tu wybudowali? Czekajcie, zaraz sobie zobaczymy. Tutaj jest jakaś duża kolejka chyba. Czy też mi się to tak wydaje, że to jest duże? No tak, tylko mi się wydawało, dobra, czyli to nie to. O, to jest dosyć małe. A dosyć ciekawe, dobra. A co tu jeszcze jest takich fajnych kolejek? To też jest coś małego, ale generalnie bardzo, bardzo zakręcone. Także tutaj kolejek jest dosyć dużo, tylko nie wiem co tu postawić. To może nie. Hmm.
Ciekawe, czy to by się dało tak postawić, o na przykład. Chyba się nie da. Szkoda. O, tak się dało, patrzcie. Jezu, ale to jest duże. Ja cię kręcę, tylko tak jakie małe się wydawało tam, ale tutaj to jest masakra. Ja cię kręcę. Dobra, szybko budujemy te drzwi. Wejście, wyjście, dobra. A wyjście się nie zrobi automatycznie, że musimy sobie kliknąć. Okej. Okay. Weźmy ścieżkę. Tu sobie ją pociągniemy z tej strony, tak. Dobra. Ej, to mi się ładnie proszę zrobić. Dobrze, dziękuję. I teraz jeszcze jedna rzecz. Muszę to przetestować oczywiście, bo bez przetestowania tego nie uruchomimy. Więc niech to się testuje, bo to się będzie trochę długo testowało. A ja sobie tutaj zrobię kolejkę. Właśnie ta kolejka jest zakręcona, ale taka też może być, tak? Dobra, na razie nie wsiadamy, poczekamy aż to się przetestuje. Także mamy jeszcze trochę czasu. Zobaczcie, jak to daleko jedzie. Jezu, to największy roller coaster, jaki kiedykolwiek w życiu widziałem, albo inaczej, jaki kiedykolwiek w życiu wybudowałem, albo miałem też w parku. Dobra, co tu jeszcze możemy postawić z naszych sklepów? Pierwsza pomoc, a niech tu będzie gdzieś. Czemuż by nie? Toalety były. Sklepy z pamiątkami. O, proszę. Ciekawe, czy ludzie kupują takie pamiątki w parku. To mnie zawsze też zastanawia. Ale pewnie potem można jakoś sprawdzić sobie, ile żeśmy tutaj chyba zarobili, albo też ile żeśmy rzeczy sprzedali. Nie wiem, czy jest taka możliwość. Chyba tutaj nie ma takiej możliwości. Nie chcę nic zapisywać. Edycja, move, duplikacja. Chyba nie ma takiej możliwości. Kurczę, szkoda. A nie, jest, patrzcie, klikamy sobie tutaj i widzimy, ile żeśmy zarobili, o tak, może nie ile żeśmy rzeczy chyba sprzedali, ale ile żeśmy zarobili w tym sklepiku. Więc tak dla porównania, to już chyba przyjechało w końcu, tak? Dobra, można to otworzyć, tak więc otwieramy ten roller coaster. Zobaczmy sobie dla porównania tutaj w jakimś takim sklepie, który powstał na samym początku. Chyba to było jako pierwsze. A nie, to jest pierwsza pomoc, to czekajcie, to nie. Jeżeli na pierwszy punkt pomocy to się raczej nie zarabia. Ale to jest jakiś taki fajny punkt. I możemy sobie sprawdzić właśnie, ile żeśmy zarobili na tym parcie. 623 tysiące. Tyle żeśmy na tym zarobili. Ale no zobaczmy teraz tak, bo tu jeszcze był drugi chief. A tutaj 800 coś, także generalnie jest... w ostatnim miesiącu, tutaj jest ogólnie od początku. Patrzcie, 1 787 000 żeśmy zarobili. A tutaj było... 542 000. Coś mi nie pasuje, bo tu jakaś jest wyższa kwota. Ale powiedzmy, że to jest lifetime profit, więc chyba od początku istnienia by to musiało być. W każdym razie dużo. Tyle wam powiem. Dobra. Zobaczmy, czy ktoś tu idzie na naszego roller coastera już. Tak, ludzie już tutaj, patrzcie, zmierzają. Także zaraz sobie to wypróbujemy, zobaczymy jak to pójdzie, co mi tutaj wyskoczyło, jakieś sumary. A, że pewnie jestem na minusie za pewniejsze, ale to akurat nic
Nic nowego, że jestem na minusie za ten miesiąc. Tak, end month summary. Dobra. Da się jakoś to wykasować, te powiadomienia all. Nie, chyba się nie da wykasować. Dobra, nie chcę. A, nie chciałem tak, kurde, dobra. Szybko, szybko, bo tu ludzie idą na mojego roller coastera. Chcę zobaczyć, jak on jedzie. Tu się przełączymy na tego pana, być może. Pierwsza kamera. No i mam, sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, naprawdę. Jestem sam ciekawy. Plan mniej więcej na serię mam już ułożoną, jak będę chciał, żeby mój park wyglądał. Na pewno nie będzie wyglądał tak jak ten, bo chcę, żeby on był naprawdę bardzo, bardzo rozbudowany, żeby z jednego miejsca można było iść na przykład w czterech różnych kierunkach. Były tam cztery różne rodzaje atrakcji, powiedzmy sobie, jak takie tunele. Naprawdę mam już plan w głowie ułożony i mam nadzieję, że uda mi się go zrealizować. Nie wiem, na ile mi umiejętności w tej grze pozwolą, ale generalnie chciałbym właśnie, żeby to był taki park z prawdziwego zdarzenia. Park marzeń. Halo, czy możemy jechać już? Bo nikt chyba więcej tutaj nie przyjdzie. Jezu, Gienek, co ty tak siedzisz zadowolony? Ty patrzcie, Gienek ma nawet zegarek z Rolexa. Ale czy ktoś tu jeszcze idzie? No idą osoby, ale trochę daleko są. Także musimy poczekać troszkę na start. Kolejka jest naprawdę duża, więc trochę to nam zetrwa, zanim dojedziemy do końca. Ale myślę, że atrakcje będą bardzo, bardzo fajne i będzie naszym tutaj gościom się to podobało. Ciekawe, czemu się nie mogę obrócić na przykład o 180 stopni. Kurde, to chciał do tyłu zobaczyć. Co tam się z tyłu dzieje? A, że można tak zobaczyć, no dobra. Kurde, ludzie, chodźcie szybciej, bo nie ma czasu. No, chodźcie, chodźcie. Jeszcze stoi jeden egzemplarz wagoników. Nie, no nie wierzę, czekałem 5 minut, żeby mi to przyszło, a jak już przyszło, to mi zamknę i jedziemy bez nich. Ja cię, to jest po prostu masakra. Jak tam, Marian, cieszysz się? A, Marian zadowolony, uśmiechnięty. No dobra, jedziemy do góry. Tak generalnie powinien być też taki spokojniejszy roller coaster, tak mi się przynajmniej wydaje. Albo może mi się tylko wydaje, że on będzie spokojnie. Zobaczymy. No nic, rozpędzamy się i teraz... O, ja cię kręcę. O, mamo. Ale fajne. Podoba mi się. Naszego roller coastera. Co mogę o tym powiedzieć? Powiem o tym tyle, że zostało to naprawdę bardzo fajnie zaprojektowane z tego względu, iż zostało tu zrobione to, co ja chciałem zrobić w roller coasterze poprzednim, który budowałem, czyli w trójce normalnej, a mi się to nie udało, czyli przejechać jeden tor, ale bez dodatkowych właśnie tych taśmociągów. Tak więc tutaj się to deweloperom udało bardzo fajnie zrobić i naprawdę
No jest to bardzo fajny rollercoaster, mi się podoba ogólnie i mam nadzieję, że wam też. Moi kochani, w tym odcinku by to było na tyle. Ja tą serię próbną po prostu sobie tak zakończę, jak ona teraz wygląda. Tu już nie będziemy nic dobudowywać w tym parku. W następnym odcinku zaczniemy sobie budowę całkiem nowego parku, właśnie całkiem nową serię, jak już kiedyś wam wspominałem. Park Marzeń, tak się to będzie nazywało. Mam nadzieję, że ta seria będzie wam się podobała. I razem ze mną będziecie wspólnie tą serię tworzyć. Czy będą z tej serii live'y, jeszcze nie wiem. Być może się pojawią, jeżeli będzie coś dłuższego do roboty, jakaś taka bardziej żmudna robota. Wtedy nie będzie z tego odcinka, tylko sobie to właśnie przełożymy na live'a i na live'ie będziemy sobie takie żmudne rzeczy robili. To by było w sumie, moi kochani, na tym odcinku na tyle. Jeśli wam się podobało, to oczywiście pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę. Ja postaram się odcinki nagrywać wam częściej. No i cóż, jeszcze raz, dzięki za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia, hejos! Wow, coś się chyba zbugowało.